jak po świetnej, myślę, bardzo udanej gali Fan 26, która pokazała chyba, jak powinny wyglądać jubileusze. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. My mieliśmy dzisiaj swój jubileusz, 26. gala. Powróciliśmy do Wrocławia po raz 8. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, bo śmiało mogę powiedzieć, i to nie jest tylko mój głos, ale docierają mi takie głosy fanów, znajomych, dostaję SMS-y, wszyscy ludzie to mówią, nawet komentator Andrzej Janisz mi pokazał na kartce taki napis: to była wasza najlepsza gala w historii. Ja się pod tym podpisuję, tak uważam, to była najlepsza gala w historii i cieszę się, że już któraś z kolejnych gal, bo Ostróda też była podobno najlepszą w historii, że ta przebiła Ostródę, mimo tego, że tamta była wyjątkowa z uwagi na miejsce i tak dalej. Cieszę się, że tutaj w naszym domu we Wrocławiu zrobiliśmy coś wspaniałego. Komplet publiczności, wspaniałe walki, wspaniałe emocje, super doping. Naprawdę jestem jako promotor szczęśliwy i dzisiejszego wieczoru czuję się spełniony. 8 skończeń przed czasem, tylko jedna decyzja. No i takie ciekawe wątki, jak właśnie pas dla Marcina Zontka, takie ukoronowanie. To był taki badass motherfucker, jak UFC pas robi. No dokładnie, tak, zgadzam się. No chcieliśmy jakoś, wczoraj dopiero się dowiedziałem o tym, że Marcin postanowił zakończyć karierę, że to ostatnia walka. Jak tylko się dowiedziałem, to chcieliśmy coś wymyślić takiego, już nie było czasu, żeby coś wyprodukować. Wpadłem na taki pomysł, żeby poczuł się Marcin jakoś doceniony, że on ciągnął tą organizację praktycznie od samego początku, tak? Bo Marcin tu się bił już u nas od piątej gali, już był cenionym zawodnikiem, bił się na całym świecie, bił się o pas organizacji M1 Global i on był takim koniem pociągowym tej organizacji, przyciągał tu kibiców i szedł z nami do przodu. My się rozwijaliśmy, Marcin walczył i nie było już czasu, żeby zrobić coś specjalnego. Jeszcze był taki plan, żeby ten pas wstawić jakoś w antyramę, no ale niestety nie dojechała dzisiaj. Zrobimy to jakoś w poniedziałek, ale myślę, że to był pomysł trafiony i w ten sposób chcieliśmy docenić jakoś Marcina. To była niespodzianka. Jego żona Monika wiedziała o tym, on nie wiedział. Chcieliśmy docenić to, co zrobił dla nas, dla Fenu. Także serdeczne podziękowania. Marcin Zontek, jesteś prawdziwym mistrzem. Do mistrzostwa zabrakło ci swego czasu na Fen 12. 2 sekundy bodajże, bo prowadziłeś na punkty, wygrywałeś tą walkę, to niestety to jest MMA, taki sport nieprzewidywalny, że w ostatniej sekundzie zostałeś uduszony, odklepałeś to, ale w naszych sercach, nas, promotorów, jesteś dla nas prawdziwym mistrzem i stąd właśnie taki pomysł dzisiaj, żeby ukonorować w jakiś sposób twoją karierę bez względu na wynik, bo ten wynik dzisiaj był bez znaczenia, tak? I tak szacun dla ciebie, podjąłeś wyzwanie z chłopakiem o wiele lat młodszym od siebie, także szatoba. A przy tylu świetnych zwycięstwach jesteś w stanie w ogóle coś wyróżnić, czy to nawet nie ma sensu? Nie no, tak gorąco zawsze trudno oceniać, ale wydaje mi się, że najlepsza walka dzisiejszego wieczoru to była walka Dusza Gniadek. To pokazało, jak jest piękno tego sportu. Szymon Dusza pośliznął się w pierwszej rundzie, był w bardzo ciężkiej sytuacji. Wiadomo, jak mocny background parterowy posiada Kamil Gniadek, ale jednak on przetrwał to, wyczekał. Miał ciężkie chwile także w drugiej rundzie, ale w trzeciej rundzie powrócił, pokazał, że ma serducho, ma siły, ma więcej mocy, no i pokonał Kamila Gniadka, który jest piekielnie mocnym przeciwnikiem. No i co by teraz nie mówić, organizacja ma problem. A największe zaskoczenie gali? No, to nie ma co ukrywać, walka wieczoru, no super walki się toczyły, te 8 pojedynków, gdy walka wieczoru kończy się tak szybko, to jest taki lekki niedosyt i nie wiem do końca, jak to wyszło, ale śmieję podejrzewać tak na gorąco, że Brazylijczyk chyba tą kontuzję nogi ukrył przed nami, a po prostu Andrzej dokończył dzieła zniszczenia, ale to tak na gorąco. Zobaczymy, jak to wyszło. No szkoda troszeczkę tej walki wieczoru, no ale champ is the champ. On nie miał na to wpływu, on zrobił swoje, poszedł do przodu, zdemolował przeciwnika i pokazał, że nie bez powodu jest double champem organizacji FEN. Mówiłeś, że Zontek był kiedyś koniem pociągowym FEN-u, a kto jest teraz największym koniem pociągowym? Myślę, że naszym najjaśniejszym punktem na tą chwilę jest Andrzej Grzebyk, tak? Sportowo, jak i marketingowo, także on teraz ciągnie ten wózek, wiadomo, nikt wiecznie nie jest na topie, Marcin już ma 40 lat, powiedział sobie dość. On już stoczył wiele rynkowych wojen, teraz pora na młodszych kolegów. Andrzej ma dopiero 29 lat i wszystkie takie prawdziwe wojny, krwawe jatki jeszcze przed nim. Także myślę, że jeszcze organizacja będzie miała dużo pożytku, dużo dobrego z Andrzeja i że razem wyjdziemy na te wyżyny, bo naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć tego szczytu jak na polskie warunki, bo naprawdę są dobre wiatry w żaglach. Ta gala wyglądała dobrze już na papierze, dobrze się zapowiadało, ale te wszystkie walki spełniły moje najśmielsze oczekiwania, także jestem szczęśliwy. Zastanawialiśmy się, kto dla Szymona Bajora w walce o pas. Słuchajcie, no na polskim rynku ciężko będzie o godnego rywala z dostępnych zawodników, także myślę, że będziemy chcieli ściągnąć kogoś naprawdę mocnego z zagranicy. A jak
bardziej dla organizacji marketingowo ma znaczenie posiadanie podwójnego mistrza, czy mieć dwóch różnych mistrzów, mam na myśli Szymon Dusza. Oni ze sobą nie zawalczą, bo są kolegami. Natomiast właśnie pytanie, czy w razie czego będziesz napierał, za jakim scenariuszem? Nie, słuchajcie, no nie będę ich zmuszał, tak? Bo to są koledzy, którzy nie to, że się kumplują, razem trenują, to są przyjaciele. Oni się przyjaźnią, łączy ich przyjaźń. No, nie można robić tak. Pewne organizacje robiły kiedyś to na siłę, że jest dwóch przyjaciół i tak dalej. To ci przyjaciele, którzy w końcu ze sobą zawalczyli, tak naprawdę nie byli takimi bliskimi przyjaciółmi. Te chłopaki naprawdę razem trenują, wspierają się, jeden skakuje do klatki do drugiego, są na łączach na co dzień. To jest taka sportowa rodzina, także ja nigdy w życiu nie będę ich namawiał, żeby walczyli między sobą. Będziemy szukać różnych rozwiązań. Ja trochę... Też to jest jakieś rozwiązanie, no właśnie. Ja troszkę dłuższy wywód zrobię. Paweł, pamiętasz galę z Tymoteuszem Świątkiem i w trakcie tej gali już padały wtedy takie wzniosłe hasła gala roku, potem był ten pasztet na końcu z Tymoteuszem Świątkiem, a dzisiaj można powiedzieć udany powrót i dzisiaj wszystkie walki się ułożyły, to jest naprawdę jedna z najlepszych gal, jakie były na polskim rynku i teraz kwestia tego, że czy czujesz się spełniony po takim prysznicu, jak wtedy był, bo pamiętasz, co wszyscy przeżywaliśmy. No, wtedy był koszmar, tak? Super gala, było wszystko super, walka wieczorem była dramatem, gęsto musiałem się z tego tłumaczyć i nie życzę żadnemu promotorowi iść do studia Polsatu z takim bagażem hejtu i rzeczywiście wtedy, no było źle, tak? Było źle, ale dzisiaj na szczęście jesteśmy spełnieni, jesteśmy szczęśliwi. Ciężka praca zaowocowała, wszyscy zadowoleni, także... Jestem spełniony. Bardzo często jest taki, powiedzmy, efekt tego, co było niedawno, najświeższe w tym wypadku, jakby ta gala FEN, ona już tak spośród tych dużych gal, to ona prawie, że kończy rok. Wiadomo, jeszcze chwilę pozostało, ale czy twoim zdaniem właśnie są duże szanse, żeby teraz nagroda powędrowała do was za najlepszą galę? No mam taką nadzieję, tak? Uważam, że na tą chwilę to zdecydowanie można powiedzieć, że to jest gala roku. Poprzeczkę naszym konkurentom zawieszamy teraz bardzo wysoko. Pora na ich ruch, tak? My zapowiedzieliśmy galę w Lublinie w marcu, ale uspokoję wszystkich fanów, nie trzeba będzie na kolejny FEN tak długo czekać, po prostu nie wiemy jeszcze, gdzie odbędzie się gala styczniowa, dlatego zapowiedzieliśmy już tą dużą galę w Lublinie, a na pewno w styczniu jeszcze zaskoczymy fanów jedną galą, która na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem, gdzie się odbędzie, ale na pewno się jeszcze odbędzie. Podczas face-to-face Rutkowskiego z Zielińskim doszło również do face-to-face twojego z Tomaszem Babilońskim, ale to chyba nie oznacza żadnej walki. No, podobna waga, czy coś jak Tomek chce, to możemy troszeczkę się pokulać, ja zawsze chętny. Charytatywnie? Żartuję oczywiście. Nie, tak żeśmy robili to tak, żeby jeszcze bardziej troszeczkę podkręcić atmosferę i tak dalej, tak? Z Tomkiem mamy dobre relacje, współpracujemy i myślę, że z tej współpracy wszyscy fani sportu walki w Polsce będą mieli wiele radości. Także to nie ma mowy o jakichś pojedynkach promotorów, to była czysta takie wygłupy pod publiczka. Nowa organizacja promotorów. Słucham? Nowa organizacja promotorów teraz. No słuchajcie, myślę, że to jest coś spektakularnego. Coś niezwykłego zrobiliśmy i myślę, że inni nam tylko mogą pozazdrościć, tak? Że dwie federacje, wiadomo, że my jesteśmy dłużej na rynku i tak dalej, mamy mocniejszy brand, ale Tomek też się prężnie rozwija, też mam fajnych zawodników, także myślę, że fanom da to dużo radości, a my tak zrobimy, że obydwie organizacje będą z tego czerpały bardzo wiele korzyści. Zapraszam Adama Kowalskiego z Rafałem Kijanczykiem w Lublinie. Tak, jak najbardziej i mam już taki pomysł, że chciałbym, żeby to była walka o pas. Kowalski jest bardzo mocny. Zdemolował ostatnio Kijańczuka, Kijańczuk dzisiaj zdemolował Ząbka, także czemu nie, to jest Lubelszczyzna, ostatnio była walka na Mazurach, teren Kowalskiego, niech teraz rewanż będzie na terenie Kijańczuka w województwie lubelskim, także to jest uczciwe i to jest teraz dwóch topowych zawodników w naszej kategorii półciężkiej, także wyłońmy pasa z tych dwóch pretendentów. Kto będzie faworytem? Nie wiem, to trudno powiedzieć, wiecie, to jest sport, to jest MMA, to jest szalone i trudno powiedzieć, dzisiaj dla mnie szczerze, to faworytem był Marcin Ząbek, bo widziałem, że jest bardzo dobrze przygotowany, ale jak widać, Rafał odrobił lekcję, praca z psychologiem nie poszła na marne i zrobił to, co mu wychodzi najlepiej, czyli szybka demolka. Pytanie, dlaczego dzisiaj nie zobaczyliśmy Michała Turyńskiego? Jest on planowany na przyszłe gale? Nie, no bo tam wyszło małe nieporozumienie. Miał obiecaną nam walkę o pas z Arkiem Wrzoskiem, ale z racji tego, że Arek miał inne plany, miał wziąć udział w jednym programie, takim rozrywkowym, co rzeczywiście przełożyłoby się na jego promocję, gdy się okazało, że z tego programu wyszło fiasko. Już nie był w stanie przygotować się w tak krótkim czasie do tak mocnego rywala, jakim jest Turyński i po prostu przełożyliśmy tą walkę. Michał nie chciał toczyć walki rankingowej i na pewno ta walka się odbędzie między tymi zawodnikami, już pas mistrzowski i
Tyle w temacie. Paweł, nie utonie. Paweł, polskie organizacje wychodzą poza Polskę, idą w Europę, idą na świat. Wy też planujecie. Polskie organizacje? Nie, jedna organizacja. Dwie. No jest jeszcze jedna taka organizacja, ale. Ale sportowy, nie, bo dobrze. Mnie gale frikowo nie interesują. Ale Paweł, no my nie mówimy teraz o innych organizacjach, tylko mówimy o waszej. Kiedy wasza organizacja zrobi galę za granicą? Bo były plany na Czechy, były plany na Gruzję. Jak to w tej chwili wygląda? Myślę, że ten nasz podkaukaski sen się spełni w przyszłym roku, bo wszystko na to wskazuje. Było to parę osób ściągniętych właśnie z tego powodu. Rozmowy trwają, deadline jest do końca roku. Ja bardzo bym chciał z moją całą ekipą wziąć ten duży charter tego jumbo jeta i polecieć do tego Batumi na high life taki sierpniowy i mam nadzieję, że te nasze marzenie zagranicznej gali się spełni. Dziennikarze ze mną zabrani? No oczywiście, że tak. No. Może to Dreamliner będzie? No, oby, mam nadzieję, w organizacji dzieje się coraz lepiej, coraz więcej kibiców, coraz więcej sponsorów, także wszystko jest na plus. No, sami byliście świadkami, widzieliście dzisiaj pełna halo Orbita. Nie lubię się chwalić, ale szczerze mówiąc uważam, że to wyglądało nie najgorzej dzisiaj wszystko, że nie było się do czego przyczepić, także jestem generalnie bardzo krytycznie zawsze nastawiony do siebie, ale dzisiaj ja, moja ekipa, moi wspólnicy zrobiliśmy kawał dobrej roboty, dlatego dziękuję z tego miejsca wszystkim za ciężką pracę. Gratulujemy. Dziękuję. Hala w Gruzji, o której myślicie, ma podobno pojemność około 10-11 tysięcy. Jak chcecie to zrobić, skoro w Polsce się to nie udaje? Ale tylu Gruzinów jest. Nie no, spokojnie, Gruzini kochają Polaków, Polacy kochają Gruzinów, także inna bajka to nie jest aż tak duża. Tak naprawdę ona ma maksymalnie z płytą 10 tysięcy, także zrobimy to, przyjdzie czas i taki czas, że w Polsce też 10-tysięczniki będziemy wypełniać. Jestem tego pewien, bo naprawdę nasza lokomotywa jest coraz bardziej rozpędzona i nie zamierza się zatrzymywać. Czy to prawda, że Fen jest zainteresowany zawodnikiem, który nazywa się Sasa Drobacz, który stoczył walkę z Roberto Soliczem bardzo wyrównaną w 2015 roku? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jest paru zawodników, którzy są w kręgu naszych zainteresowań. Zawodników z historią, z zagranicy. My nie próżnujemy, cały czas pracujemy nad tym, analizujemy rynek, szukamy ciekawych twarzy, naprawdę. A na pewno w takim razie, że w kręgu zainteresowań poza Sasą jest oczywiście Igor Pokrajacz. Igor tak naprawdę to już chciał się bić na tej gali, tak? Tylko że po prostu nie bardzo było go z kim zestawić, w momencie gdy wygrał Trypson, był plan, żeby zestawić go z Jarosławem Lechem, no ale no, to jeszcze chyba nie ten moment dla Jarka. Dał dzisiaj dobrą walkę, dał serducho, zrobił postępy, ale jak widać jeszcze trochę pracy przed nim. Udało mi się uzyskać informację, że Jarosław Lech odrzucił walkę z Igorem Pokrajaczem. No wszystkim to właśnie powiedziałem. Że to jeszcze. Potwierdziłem to. Kolega potwierdził. No ja również, no odrzucił, bo to jeszcze nie był ten moment dla niego. No. Arab jeszcze wróci na Fen? No całkiem możliwe. Jak będzie chciał się solidnie przygotować i wziąć sobie jakiegoś rywala na jakimś godnym poziomie sportowym, to jak najbardziej. My teraz stawiamy na sport, także głównie chcemy sportowe walki na Fenie. Do frików podchodzimy ostrożnie. To chyba wszystko. Dziękujemy. Teraz przyszedł ten moment, gdzie z przyjemnością pójdę na afterparty. Pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków całej sportu walki w całym kraju. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dobranoc.